26 raz zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 14 stycznia działo się w Płocku dużo ciekawych rzeczy. Niedziela rozpoczęła się aktywnie. Wokół Orlen Areny odbył się marsz Nordic Walking i bieg po serce na mecie. Chętnych do sportowej zabawy, gotowych pokonać 3-kilometrowe okrążenia, było wielu. Z orkiestrą grały również galerie handlowe. Przez cały dzień trwały w nich imprezy. Można było wysłuchać koncertów, obejrzeć pokazy tańca ludowego oraz wylicytować prace plastyczne dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury. Na każdym kroku na przechodniów czekali wolontariusze z puszkami na datki. Wśród kwestujących byli m.in. prezydent Andrzej Nowakowski, miłośnicy militariów, Lew Honorek i piłkarze ręczni. Nowością tegorocznego finału była motoorkiestra. Na stadionie Wisły Płock działało drift taxi. Za datek na woźb mistrzowie driftu zapraszali na przejażdżkę swoimi wspaniałymi autami, oczywiście na fotelu pasażera. W kolejce po emocjonującą jazdę bokiem stali mali i duzi. Tradycyjnie już centrum wydarzeń była Orlen Arena, w której rezydował płocki sztab orkiestry. Tu do późnych godzin nocnych były liczone pieniądze zebrane przez wolontariuszy. Tu także odbywała się główna impreza. Na mieszkańców czekały liczne atrakcje. Można było wziąć do ręki żółwia lub jaszczurkę, płoccy fotografowie robili zdjęcia uczestnikom finału, PCK uczył dzieci pierwszej pomocy, a na scenie występowały płockie kapele i gwiazdy, m.in. zespół Hurt. Jak co roku licytowano też tort. Tym razem osiągnął on cenę 550 zł, ale zwycięzca licytacji wrzucił do puszki woźb 600 zł. Tradycyjnie o godzinie 20 rozbłysło światełko do nieba w postaci pokazu laserowego. Do tej pory udało się zebrać ponad 280 tysięcy złotych, a ta kwota wzrośnie, bo nadal trwają licytacje przedmiotów przekazanych na rzecz orkiestry.